i przygotowujemy teraz bazę do naszywek. Czyli dla mnie, ja najczęściej robię to poliester. Zobaczcie, to jest też moja nowa prasa. Polski producent, sita wuja Toma, będzie się pojawiać w filmach. No, powiem szczerze, że jestem zachwycony tym zakupem. Mamy tutaj elektronikę, która dba nam o temperaturę całego stołu. Bardzo ciekawy programowany panel. Ja zrobię osobny film i automatyczne otwieranie. To naprawdę fajne. Ale wróćmy do tematu naszywek. Poliester. Teraz testujemy naszywkę zrobioną na takich włókninie, która jest dosyć miękka, mięsista. I to jest 80 z klejem. I damy 3 warstwy. Chcę uzyskać bardzo taką mięsistą tą naszyweczkę. Temperaturę mam 110 ustawioną. Ja zawsze sobie tutaj podkładam papier, żeby w razie czego, jakby nawet gdzieś tutaj klejem wyszedł, to żeby sobie nie pobrudzić tej prasy. Od góry tutaj i tak mamy teflon założony. Teraz tak, układamy to klejem do materiału. Zobaczymy, czy damy radę przykleić 3 warstwy na raz. Wydaje mi się, zazwyczaj tą pierwszą, przykleimy pierwszą warstwę sobie na początku, żebyśmy mieli idealnie doklejone. Ustawione mamy 110 stopni i 12 sekund. Prasa odlicza nam teraz sekundy. Jest elektromagnes, który nam zwolni i nam się elegancko otworzyła. Zobaczymy, czy mamy doklejenie. Troszeczkę ta 80 jest dosyć gruba. Widzę, że nie przynosi tej temperatury ta włóknina. Zrobimy jeszcze troszeczkę tak większy docisk. Tak. O, teraz mamy fajny docisk. Tak. O, widać, że nam się to teraz fajnie połączyło i o to nam chodziło, żebyśmy mieli tą pierwszą warstwę połączoną, żeby ona była idealnie gładka. Ja chcę uzyskać te 3 warstwy po to, żeby ta naszywka była taka mięsista. Oczywiście włóknami staram się puścić w innym kierunku. Czyli mamy tak. Tak. Druga warstwa. I trzecią dajemy znów włóknami w poprzek. Chodzi mi o to, żeby ta naszywka miała się mieć to, jak gdyby to mięso takie, żeby nie była wiotka, tylko to ma być emblemat. Dobra, mamy. I mamy teraz taki komplecik. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Dosyć tutaj jest takie mięsko. I idziemy dalej. No i teraz włożymy sobie tamborek. Jak macie ramę, to w ramę. W zależności, jakie macie wielkość, ile chcecie tych naszywek zrobić, tak? Czyli tamborek pod spodem. Dosyć mocno rozkręcamy, bo teraz nam to się zrobiło dosyć grubo. Tak. Mamy elegancko tutaj napięte. No i teraz po kolei to zrobimy. Czyli pendrive. Ja tu może przybliżę, żebyśmy pierwszy zobaczyli to mocniej ekran. I teraz tak, wybieramy nasz pamięć USB. Nasze godło. Ładujemy do pamięci maszyny, tak? Teraz
przechodzimy tutaj do pamięci. Możemy jeszcze sobie tutaj wyłączyć ten wzór, który żeśmy mieli wcześniej, tak? Tym przyciskiem. Zmienił się nam ten ekran tutaj na taki niebieski. Jeszcze raz tutaj wybieramy i wybieramy nasze tego orzełka tutaj i potwierdzamy tym przyciskiem. Pojawił nam się ten, on się też wczytał. Chcemy teraz go zedytować, czyli chcemy zmienić listę kolorów. Tak, i teraz mamy po kolei kolory. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na wydruku. I teraz tak, wzorek mamy tutaj dzięki uprzejmości firmy EDS, Andrzej Śniadek, więc wzór jest naprawdę świetnie zrobiony. Ja w ogóle polecam tego projektanta. Druga rzecz, takie coś otrzymujecie w formie PDF-u, czyli macie rozpiskę wielkości, kolorów i z tego sobie łatwo też tutaj można wczytać. Macie elementy, które w ilu kuciach jest dany element zrobiony. Też tutaj wielkości, liczbę cięć. Też elementy, które po kolei jakim kolorem będą robione. Takie coś zawsze jest w pliku. I jedziemy po kolei. Musimy pierwszy zacząć od tego, tutaj jest zaznaczony jako żółty, my sobie wybraliśmy jako złotą tą koronę i ten i zrobimy, więc wybieramy, u nas złoty kolor jest na jedynce, czyli zaczynamy tak, przytrzymuję palcem i wybieram jedynkę, możemy wybrać tutaj dusząc przyciskiem, możemy tutaj plus minus sobie zrobić jedynkę, to nie ma żadnego znaczenia, to i to działa dokładnie tak samo, przechodzimy na dół. Teraz mamy biały. Biały mamy na 15, czyli sobie klikamy 15. Jedziemy dalej. Potrzebujemy teraz znowuż ten złoty, czyli znowuż 1. Tak, i będziemy czerwonym obramówkę robić. U nas czerwony jest na 12. Mamy wybrane. Maszyna przyjęła całe kolory, tak? Potwierdzamy tym przyciskiem. Potwierdzamy przyjęcie, tak? Mamy nasz wzorek zrobiony, wczytany z kolorami. Tutaj sobie spójrzmy, jest, tak? Tu mamy etapy do haftu. Chcemy jeszcze zrobić edycję obrysów i chcemy powielić ten wzór, tak? Czyli tu byśmy mogli, jeżeli byśmy chcieli jedną rzecz, jedną sztukę zrobić, my się cofniemy, przejdziemy na edycję i teraz jeszcze raz w program i wtedy tam się wyświetlą te matriksy. Ten pierwszy, jeden matriks to jak gdyby jest powielanie na kilku tamborkach, jakbyśmy chcieli zrobić, na przykład mamy jakiś obrus i wielokrotność tych kilka razy wpinając w tamborek. Natomiast nas interesuje ten drugi, dokładnie ten, ja tutaj może przybliżę, żeby to dobrze było widoczne. Ten. Tak, i tutaj wybierając wielkość tamborka, czyli tutaj sobie wybieramy, tylko że trzeba przyjąć, że wielkość tamborka nie jest dokładnie tym, czym jest tamborek, tak? Czyli wiadomo, że jeżeli tamborek tutaj mamy 240 na 240, tak, to nie wiadomo, czy nam się tutaj na narożnikach zmieszczą do końca te naszywki. Zaraz to sprawdzimy. Przyjmijmy, że mamy 240 na 240, bo trzeba pamiętać, jeszcze tu zwrócę uwagę, trzeba pamiętać, że tamborek nie jest idealnym prostokątem, tylko są tutaj te łuki. Tu może nam brakować, tak? To musimy sprawdzić. Tutaj podajemy odległość między elementami, tak? Czyli jedną naszywką, a drugą. Czyli tutaj sobie podałem 5 mm, a spróbujemy zrobić tutaj, no nie wiem, z 3. Może będzie bardzo blisko, może wystarczy tylko przeciąć wtedy nożyczkami jedno cięcie. Zobaczymy, tego nie testowałem tutaj. Jak to zmieniamy? Mamy plus, minus, to po jedności. Tutaj zmieniamy po 10, ale możemy też sobie wyświetlić cyfry. I teraz na przykład wpisuję taką klawiaturę,
potwierdzam enterem i tutaj sobie zrobimy 3 mm między każdym, tak? 10 mm odstęp od krawędzi. No przyjmijmy, że może nam to przypasować. Enter. Wrócimy teraz do naszego wzorku. Tutaj. I teraz tak, włączamy ten wzór. Teraz sobie weźmiemy tamborek. Wybieramy ramki tutaj. Teraz szukamy 240, bo taki mamy tutaj założony. Potwierdzamy. Centrowanie robimy przytrzymując ten przycisk tutaj obok tego pamperka. Zobaczcie, i widać, że nam tu brakuje jednak tego miejsca, czy ten wzór nam nie wejdzie. Cofamy się. Jeszcze raz to sobie wyłączymy. Tak. Znowu wchodzimy w edycję. Program. Ten Matrix. Tak. I musimy tutaj zmienić. Tutaj sobie zrobimy 220. 220. I tutaj 220, czyli o te 2 cm będzie trzeba po prostu patrzeć. I teraz nam się zmieściło tutaj 4 sztuki. I tak wydawało mi się od początku, że będzie tak odpowiednio na ten tamburek. Potwierdzam, żeby nam przepisało w pamięci. Wychodzimy, wychodzimy, potwierdzamy. Znowuż domek. Wchodzimy teraz tak, wczytujemy wzór, obrysy, teraz mamy 4 sztuki, przytrzymujemy centrowanie, wycentrowało nam na środku, teraz robimy sobie ten wolniejszy obrys, tak, i tym przyciskiem klikamy na obrys. Jeszcze raz to zaraz pokażę. Jak to wygląda. Jak, czyli tu możemy sobie prędkości wybierać. Robimy troszeczkę szybszy obrys. Ustawiła się nam maszyna na pierwszym, zacznie od tej naszyweczki. Wychodzimy. Domek. I tak naprawdę duzimy start. A tutaj jeszcze chwilka. Jeszcze tutaj dokończymy te wzory i pokażę, jak wyciągniemy. Wsadzimy je jeszcze raz na prasę, żeby przeprasować je wzory i będą na wszystkich gotowe. No i mamy praktycznie koniec. Teraz nam tutaj na szybkę maszyna dokończy. Znowu jesteśmy na prasie, kładziemy, dzięki temu tutaj będziemy mieli je płaskie, też mam akurat 110 stopni, tak? Nie, 120, byśmy zrobili, o zobaczcie,
już się teraz wszystko tutaj wypłaszczyło. Jak to nam wyszło? Jeżeli byśmy chcieli tutaj jeszcze ten, spróbujmy z drugiej strony. Możemy sobie wtedy wyrównać je. To są dosyć gęsto zrobione nasze beczki. Chodziło o to, żeby ładne krycie było. Jakbyśmy gęstości zmienili na mniejsze, to wtedy uzyskamy mniejsze krycie, ale bardziej płaskie. Zobaczcie, jak to teraz fajnie wyszło. Teraz tylko pozostaje nam wyciąć.